Cheerleading to sport, który łączy w sobie taniec, muzykę i piękno. Jak ciężką pracę trzeba wykonać, by każdy pokaz był udany, a doping zawsze skuteczny? O to zapytam dziś moich gości. Dziewczyny z zespołu Rytmix i ich trenerkę, panią Barbarę Żero. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, kto może być cheerleaderką bądź cheerleaderem. O ile jest taka możliwość, bo przyjęło się, że panie tańczą w zespołach. Tak. Tak się przyjęło, że panie tańczą w zespołach cheerleaderskich, ale również i chłopcy, tylko że u nas w Polsce do takiego czegoś jeszcze chyba, z tego co ja się orientuję, nie doszło. Jeszcze panowie się nie pokazują, choć już trenują. Na południu Polski są zespoły, które już panowie mają tam swoją rolę, więc no niech ćwiczą, życzę im wszystkiego dobrego. A cheerleaderką może zostać każda dziewczyna. Każda dziewczyna, która po prostu przyjdzie do nas, do naszego zespołu, zacznie z nami trenować i wówczas my będziemy próbowały się jej pomóc, żeby swoje marzenia spełniła. Jak wy dołączyłyście do Rytmix? To znaczy, powiem w ten sposób, że ze względu na to, że moja mama jest trenerem, to właśnie od 4 roku życia zaprowadziła mnie na pierwszy trening i no spodobało mi się to, dlatego już właśnie nieprzerwanie tańczę w zespole i dopiero od 2 lat zgodnie z pomysłem zostałam cheerleaderką. A czy ty również zaczęłaś od cheerleadingu, czy wręcz przeciwnie, wcześniej trenowałaś inne tańce? Wcześniej tańczyłam taniec towarzyski, potem w klasie 6 stwierdziłam z koleżanką, z przyjaciółką, która również teraz uczęszcza właśnie do Rytmixu, stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy spróbować czegoś nowego, więc przyszłyśmy do Rytmixu i byłyśmy bardzo zadowolone po pierwszym treningu, no i zostałyśmy do teraz. Powiedzcie jeszcze, w jaki sposób powstają wasze choreografie? Czy są takie elementy, które muszą się pojawić, czy po prostu to jest pełna dowolność? Zależy od tego, czy mamy układy na mistrzostwa, czy mamy układy na mecze, ponieważ jeżeli mamy choreografię na mistrzostwa, to oczywiście muszą być takie elementy jak poziomki, jak podwójne piruety, jak arabeski. To jest wymóg. A jeżeli chodzi o układy na mecze, to jest dowolność, możemy robić co chcemy, byleby ładnie wyglądało. Na czym polegają te akrobacje, o których wspomniałaś? Nie każdy, wydaje mi się, będzie wiedział, jak one wyglądają. Poziomka to jest, potocznie mówiąc, szpagat w powietrzu. Tutaj chodzi tylko o to, żeby rzucić nogi do góry. Piruet to jest obrót na jednej nodze. Też mogę dodać, że są jeszcze co do mistrzostw obowiązkowe podnoszenia. Czyli no, dziewczyny podnoszą najlżejszą koleżankę oraz mogą ją po prostu podrzucić do góry. A czy w trakcie pokazów zdarzają się na przykład kontuzje? U nas nie, w zasadzie się zdarzają, bo to jest no, sport taki troszeczkę ryzykowny. Jeżeli się decydujemy na wysokie podnoszenia czy wyrzuty, no to trzeba się liczyć z tym, że może taka kontuzja nastąpić. Teraz wprowadziłyśmy do swoich treningów zajęcia z akrobatyki, więc się liczymy z tym, że no musimy te dzieciaczki nauczyć od podstaw, jak wyskakiwać, kogo się trzymać. Będziemy to wykonywały na miękkich materacach, no ale no raczej nie powinno się coś takiego zdarzyć. Ile treningów musi się odbyć w tygodniu, żebyście dorównały do tego najwyższego poziomu? Do najwyższego poziomu wydaje mi się, że byśmy musiały mieć treningi codziennie i trenerka nam nadal to powtarza, że powinniśmy się widywać bardzo często, ale my dajemy sobie radę po 2-3 treningach w tygodniu, do tego jeszcze dochodzi nam akrobatyka. Ćwiczycie kilka razy w tygodniu, a pokazy na meczach trwają jak długo? Pokazujemy się w czasie przerw, są to podział na koszykówce jest na kwarty, więc my wchodzimy w międzyczasie, gdy trener bierze timeout, bądź właśnie jest długa przerwa. I to trwa tak, nasze układy trwają po pół minutę 50, bądź minutę. Ile układów już opanowałyście? Aktualnie mamy 35 układów, ale oczywiście ta liczba rośnie. Cały czas robimy nowe i nawet nam się to nie nudzi. Bardzo ważnym elementem waszych występów są też stroje. Jak one powstają? Czy tu też są jakieś wytyczne? Czy wy je projektujecie, czy zamawiacie? Projekt daje nam nasza trenerka. Zawsze, no nie zawsze się zgadzamy, ale przeważnie jest to tak, że są to świetne pomysły i tak jak mamy teraz strój na sobie, to właśnie jest pomysł naszej trenerki. A czym się pani inspiruje, wybierając strój dla dziewczyn? Inspiruję się no troszeczkę doświadczeniem. Wiem, jak powinien wyglądać strój sceniczny. No musi być troszeczkę pokazane ciało, musi troszeczkę się ten kostium świecić i być taki różnorodny, bo my do każdej choreografii w zasadzie mamy inny kostium. Także dziewczyny w tej szafie swojej mają tych kostiumów no mnóstwo. Bardzo często takim elementem, który kojarzy się z cheerleaderką, jest pompon.
czemu on służy? Czy na przykład wasze występy mogą odbywać się bez pomponów? Oczywiście, że występy mogą odbywać się bez pomponów, ale powiedzmy szczerze, sport cheerleading kojarzy się z tańcem z pomponami, tak? I pompony pomagają nam uświetniać nasze choreografie. No i to jest po prostu tak, że no jest ciekawiej, więcej się dzieje. Czy jest taki mecz, podczas którego chciałbyś się wystąpić, kibicować jakiejś drużynie? Występ na NBA. O, na pewno. Tak. Czy zdarza się, że na przykład jesteście bardziej oklaskiwane niż zawodnicy? Tak. Szczególnie jak robimy jakieś akrobatyczne podnoszenia, to wtedy jest duży entuzjazm, tak. Mamy takie bardzo fajne podnoszenie. Jedną choreografię mamy z obręczami, takimi typowymi do gimnastyki artystycznej. I na zakończenie choreografii zbieramy wszystkie obręcze i podnosimy Martę na tych obręczach na szpagacie. To naprawdę wzbudza wielki entuzjazm i jest bardzo dużo braw. Kiedy możemy zobaczyć Was w najbliższym czasie? Teraz się bardzo ostro przygotowujemy z takim naszym 30-minutowym show. Impreza odbędzie się 9 listopada. Będzie ona się odbywała w hali widowiskowo-sportowej na ulicy Bema, tej naszej nowej, pięknej hali. Będzie tam występował zespół Kombi, pan Kryszak i my. Także będziemy takim supportem przed słynnymi gwiazdami. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy ślicznie.